Przeanalizujmy teraz problem rzutu poziomego, czyli sytuację, którą opiszemy w ten sposób. Z pewnej wysokości H nad poziomem ziemi, napiszę tutaj, podpiszę, z pewnej wysokości H wyrzucamy w kierunku poziomym z pewną prędkością początkową ciało. I ciało to porusza się dalej bez oporów powietrza. Taka sytuacja jest trochę sztuczna, jednak jeśli ciało ma niewielkie rozmiary, jest to na przykład kuleczka, a wysokość nie jest zbyt duża, to okazuje się, że i prędkość pozioma też nie jest zbyt duża, to okazuje się, że można w ten sposób przeanalizować i w przybliżeniu otrzymać całkiem niezłe rezultaty. Więc zajmijmy się takim rzutem poziomym, nie uwzględniając oporów powietrza na powierzchni Ziemi lokalnie, nie z dużej wysokości. Chcielibyśmy zastanowić się, co to będzie za ruch i odpowiedzieć sobie, czy rozwiązać pewne pytania związane z tym ruchem, a mianowicie, jaki będzie kształt toru, w jakiej odległości od miejsca wyrzucenia ciało upadnie na ziemię. Kształt toru możemy sobie w tej chwili zaznaczyć taką linią, którą nieraz pewnie widzieliśmy w przybliżeniu, to jest coś takiego. No, postaram się to dość płynnie narysować. Teraz w jakim miejscu to upadnie, czyli jaki jest zasięg takiego rzutu, od czego on zależy. To też będzie pytanie, na które spróbujemy sobie odpowiedzieć. Jak przeanalizować takie zjawisko? Pierwsza rzecz, jaką powinniśmy zauważyć, to to, że możemy znów skorzystać z zasady niezależności ruchów w kierunkach prostopadłych, bo tak naprawdę mamy tutaj złożenie dwóch ruchów. Jeden ruch to jest ruch wzdłuż osi X. I ruch poziomy, czyli wzdłuż osi X, ponieważ pomijamy opory powietrza, to jest ruch jednostajny. Nie działa w tym kierunku żadna siła, która zmieniałaby prędkość naszego ciała, więc ruch będzie jednostajny. Jak w takim razie położenie X będzie zależało od czasu? No, w bardzo prosty sposób to x uzależnione od czasu, mogę to napisać w ten sposób, x od t, to będzie prędkość w kierunku x, czyli właśnie nasza prędkość vo razy t, wartość tej prędkości. Takie równanie zapisane, które opisuje nam, jak współrzędna x zmienia się w zależności od czasu, nazywa się równaniem ruchu wzdłuż osi x. Co się dzieje wzdłuż osi Y? Wzdłuż osi Y nie mamy żadnej prędkości początkowej. Łatwo to zauważyć, ta prędkość jest w tę stronę. Czyli wzdłuż osi Y ruch odbywa się jedynie pod wpływem przyspieszenia ziemskiego. Może ja tutaj zaznaczę gdzieś na boku, w każdym punkcie to przyspieszenie jest zwrócone pionowo w dół i ma tę samą wartość g. Lokalnie pole grawitacyjne jest jednorodne, przyspieszenie się nie zmienia. Jeśli tak jest, to ruch w dół jest ruchem jednostajnie przyspieszonym, który zresztą nazywa się spadkiem swobodnym. Już rozpatrywaliśmy spadek swobodny wcześniej, zanim zajęliśmy się ruchem rzutem poziomym, więc nie powinna to być żadna nowinka. Jak w takim razie zapisać, jak współrzędna Y zależy od czasu? Więc ruch będzie ruchem jednostajnie przyspieszonym. Natomiast współrzędna Y od czasu będzie zależała w następujący sposób. Na początku ciało znajduje się na wysokości h, więc jeśli wstawię
za czas 0 powinnam otrzymać współrzędną y-ową równą h. Co się dzieje dalej? Ciało przebywa drogę, którą można obliczyć zgodnie ze wzorem na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym bez prędkości początkowej. Ta droga, tutaj piszę z boku, będzie równa w takim razie przyspieszenie g razy t kwadrat przez 2. Prędkość początkowa, pamiętajmy, jest równa 0. I teraz, żeby znaleźć współrzędną y po czasie t, to ja od początkowej wysokości h muszę odjąć tę drogę, czyli muszę odjąć g t kwadrat przez 2. W ten sposób mam zależność współrzędnej y-owej naszego spadającego, poruszającego się zgodnie z rzutem poziomem ciała, a tutaj wzdłuż kierunku y jest to ciało, które po prostu spada sobie swobodnie. Mamy rozwiązaną część problemu, mianowicie widzimy już, jak wygląda równanie ruchu wzdłuż osi x i równanie ruchu wzdłuż osi y. Co możemy obliczyć, mając te dwa równania? Możemy na przykład spróbować znaleźć czas ruchu. Pamiętajmy o tym, że możemy zupełnie niezależnie rozpatrywać ruch wzdłuż osi y i ruch wzdłuż osi x. Nasz ruch skończy się wtedy, kiedy ciało uderzy o ziemię. W takim razie czas ruchu tego ciała możemy obliczyć z drugiej zależności, czyli z tej zależności y równa się h minus gt kwadrat przez 2, wstawiając za współrzędną y położenie ciała na poziomie gruntu, czyli dla współrzędnej y równej 0. Jeśli współrzędna y równa się 0, no to w takim razie możemy napisać 0 równa się h minus g t kwadrat przez 2. Z czego po prostych przekształceniach otrzymamy, że czas, po którym ciało upadnie na ziemię, będzie równy pierwiastkowi z 2 razy h przez g. Jest to dokładnie taki sam czas, jak czas spadania ciała z wysokości h w spadku swobodnym. I można zrobić takie proste doświadczenie, wyrzucając jedną monetę poziomo, a drugą puszczając swobodnie w dół z tej samej wysokości, że jeżeli one zostaną jednocześnie wyrzucone, to w tej samej chwili spadną na podłogę, niezależnie od tego, że jedna z tych monet miała pewną prędkość w kierunku poziomy. No dobrze, jeżeli mamy ten czas ruchu, to dalej na przykład wstawiając ten czas ruchu do zależności współrzędnej x od czasu, możemy znaleźć zasięg. No bo zasięg to będzie prędkość początkowa razy czas ruchu, czyli razy pierwiastek z 2h podzielone przez g.